Pielęgniarki czują się dyskryminowane, degradowane, niedoceniane i lekceważone. Zarzucają władzom przede wszystkim brak rozmów i reakcji na przedstawiane problemy, a za największe uznają nierealizowanie przez pracodawców ustawy o wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Ta między innymi przewiduje wyższe wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ukończyły kierunkowe studia. W procesie negocjacji ustawy Ministerstwo Zdrowia nie słuchało uwag kierowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, ani organizacji, którą reprezentuje w dialogu społecznym. Napisaliśmy, że ważne jest doświadczenie zawodowe, wykształcenie, ale również warunki pracy, w jakich pracujemy, systemy pracy, w których pracujemy, i nie jest to właściwe, żeby tylko wykształceniem określać poziom wynagrodzeń. Kilkaset pielęgniarek z całej Polski protestowało dziś przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Jak wyliczają, tylko w województwie śląskim ustawa nie jest realizowana w około 30% placówek medycznych. Oznacza to, że ich dyrektorzy nie wdrożyli podwyżek zagwarantowanych nowelizacją o minimalnych wynagrodzeniach. Pielęgniarki stworzyły projekt inicjatywy obywatelskiej, pod którym dziś mógł się podpisać każdy. Prosiliśmy o powołanie zespołu do spraw służby zdrowia województwa śląskiego przy WRDS-ie. I nie możemy się doczekać. Proces trwa, pielęgniarki idą do sądu. W NFZ-cie byliśmy na spotkaniu, w NFZ-cie pokazują nam cyfry, że pieniądze duże wpłynęły do placówek. Rozmawiamy z dyrektorami, dyrektorzy mówią, że mają za mało, żeby pielęgniarki dostały pieniądze zgodnie z ustawą. I taka jest, nie wiem, forma zabawy. Pielęgniarki oczekują podjęcia konkretnych kroków zarówno przez wojewody, jak i marszałka województwa śląskiego, którzy są członkami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jak przekonują, to wojewoda z ramienia rządu powinien pochylić się nad kontrolą realizacji ustawy, a marszałek kontrolować i pociągnąć do ewentualnej odpowiedzialności dyrektorów podlegających mu szpitali. W zeszłym roku, kiedy marszałek Jakub Chełstowski był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zorganizowany był dialog m.in. z udziałem pielęgniarek na ten temat, niewątpliwie problematyczny temat. Niestety przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia nie przyjął zaproszenia. Mówimy tu o rozwiązaniach na poziomie rządu, parlamentu, a nie samorządu regionalnego. Urząd Wojewódzki w tej sprawie nie zabiera głosu, wyjaśniając, że szpitale w regionie zarządzane są przez marszałka. W poniedziałkowym proteście wzięły udział pielęgniarki z różnych regionów Polski i z różnym wykształceniem. Wykonujemy pracę taką samą na oddziale, pełniąc te same obowiązki. No i wnioskujemy o to, tu protestujemy, aby pielęgniarki miały podwyższoną tą pensję. Jest jeszcze grupa pielęgniarek z wyższym wykształceniem, z magisterium i ze specjalizacją, i wiele szpitali nie respektuje tego wykształcenia, nie podwyższyło tych pensji, tak jak ustawa mówi. Pielęgniarki zapowiadają, że protesty nie ustaną, jeżeli żadne rozmowy z nimi nie zostaną podjęte. Oczekują konkretnych propozycji, a interweniują również u Rzecznika Praw Obywatelskich.